Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w czwartek trzeciego tygodnia wielkanocnego na wspólnej refleksji nad Słowem Bożym. Trwamy w tygodniu biblijnym, a dzisiejszy fragment Ewangelii według świętego Jana mówi nam o tym, że Jezus jest chlebem żywym, który stąpił z nieba. I każdy, kto przyjdzie do Niego i będzie spożywał ten chleb, będzie miał życie wieczne. Będzie zbawiony w Królestwie Niebieskim. I zobaczcie, kochani, na nasze codzienne życie. To właśnie takim podstawowym pokarmem, który daje nam siłę do pracy, do nauki, do różnych zajęć, które w życiu codziennym mamy, jest właśnie chleb i woda. Chleb jest pokarmem, woda jest napojem, która wzmacnia. I zobaczcie, że tak jak już wspomniałem, do codziennego życia potrzebujemy tych pokarmów. Jeśli by ich nie było, człowiek traci swoją energię. Tak do życia duchowego potrzebujemy właśnie chleba, którym jest Chrystus, czyli chleba eucharystycznego, i wody, czyli sakramentu chrztu, który nas obmywa z naszych grzechów i który nas włącza w wspólnotę Kościoła. Chleb eucharystyczny i woda chrztu to pokarm dla naszej duszy. Zapytajmy dzisiaj samych siebie, poczyńmy właśnie taką refleksję, jak to jest z tym chlebem żywym, który stąpił z nieba, czyli chlebem eucharystycznym. Czy staram się go przyjmować codziennie, czy staram się go przyjmować w niedzielę, czy może już gdzieś dawno nie korzystałem z sakramentu Eucharystii. A Jezus mówi, że jest chlebem, który przynosi zbawienie, czyli chlebem, pokarmem dla naszej duszy. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dobrego czwartku. Pozdrawiam z Panem Bogiem.